do tego. Wyróżnieniu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć. Najważniejszym wyróżnieniem zasług cywilnych i wojskowych położonych w czasie pokoju lub wojny dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej są ordery i odznaczenia. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe, krzyże wolności i solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989. Aktu dekoracji dokona w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pan Jan Baster. Proszę wszystkich państwa o powstanie. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL krzyżem wolności i solidarności odznaczeni zostali pan Adam Świder, wręczam temu krzyż wolności i solidarności. Pan Władysław Tyrański. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam panu krzyż wolności i solidarności. Serdecznie gratuluję. Do nas. Przepraszam. Jeszcze z kwiatkiem trochę. Pan Władysław Masłowski. Oznaczenie odbierze córka, pani Beata Urbańska. Pani Irena Malasy. Oznaczenie odbierze córka, pani Beata Urbańska. Determinacja, z jaką przeciwstawiali się państwo opresyjnemu, antypolskiemu systemowi, odwaga, z którą stawaliście do walki z imperium zła, zasługują na najwyższe uznanie. Pragnę wyrazić wielką satysfakcję z faktu, że Instytut Pamięci Narodowej przyczynił się do uhonorowania kolejnych osób walczących o wolność ojczyzny w latach komunistycznego terroru. Szanowni państwo, znaczenie, które dziś odbieracie, wzorowany jest na przedwojennym krzyżu i medalu niepodległości ustanowionym w 1930 roku. Nasi przodkowie w taki między innymi sposób wyrażali wdzięczność za zasługi położone w odbudowie niepodległego państwa po 123 latach zaborów. Intencja parlamentarzystów z roku 2010, gdy ustanawiano Krzyż Wolności i Solidarności, jest zatem oczywista. Bo państwo, na wzór naszych przodków z lat 1914-1921, swoją opozycyjną działalnością w warunkach komunistycznego totalitaryzmu walczyliście o odzyskanie państwowej niezawisłości. To symboliczne odwołanie do dokonań ojców niepodległej II Rzeczypospolitej przynosi nam ważne przesłanie. Jesteśmy narodem, który nade wszystko ukochał wolność. I w XX wieku dwukrotnie tę wolność naszej ojczyźnie przywracaliśmy. Dokonało tego pokolenie Legionów, dokonaliście tego wy, pokolenie Solidarności. Polacy nigdy nie pogodzili się z komunistycznym zniewoleniem. 80 lat temu, w momencie wybuchu II wojny światowej, rozpoczęli walkę z dwoma najeźdźcami. Kontynuowali ją potem żołnierze Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych oraz żołnierze niezłomni.
Ci broni nie złożyli, choć po wojnie demokratyczny świat oddał Polskę pod panowanie Związku Sowieckiego. Ten opór podjęły kolejne pokolenia, aż wreszcie nadszedł zwycięski zryw Polaków ku wolności z roku 1980. Powstanie w Polsce wolnych związków zawodowych i niezależnego od narzuconej nam władzy ruchu społecznego Solidarność zapoczątkował upadek komunizmu w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W przyszłym roku minie 40 lat od tych pamiętnych wydarzeń. Dziś możemy mieć satysfakcję, że polski sierpień 80 i Solidarność, ta spontaniczna w dużej mierze operacja mimo stanu wojennego, udała się. Zrzuciliśmy sowieckie jarzmo. Żyjemy w wolnym kraju. To dzieło tysięcy ludzi, którzy odważnie upomnieli się o swoje prawa. Którzy pokazali, że dążenie do niepodległego, suwerennego państwa jest celem głęboko zapisanym w polskich duszach. Nie potrafili tego wykorzenić zaborcy. Nie potrafili okupanci i nie zdołali komuniści. Zamordowany przez komunistów błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił: Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat. Wy przemieniliście świat. Przywróciliście Polsce niepodległość. To jest wasze dzieło. Pozwolą państwo, że wspomnę jeszcze jedną osobę, która zapłaciła życiem za sprawę najważniejszą, naszą wolność. Był uczniem i pracownikiem kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Miał zaledwie 20 lat, gdy zastrzelił go funkcjonariusz SB. Miesiąc temu minęła 37. rocznica śmierci Bogdana Głosika. Dziś jego rodzina odebrała przyznany mu pośmiertnie Krzyż Wolności i Solidarności. Drodzy państwo, wolność wymaga od nas wszystkich odpowiedzialności i mądrości. Dobrze, gdy łączy się z Solidarnością. Taką Solidarnością, jaka odrodziła się w Polsce schyłkowego komunizmu i od tego czasu stała się naszym znakiem rozpoznawczym na świecie. Niech Solidarność i wolność, wypisane po obu stronach orła, na ramionach krzyży, które dziś odebraliście, pozostaną dla nas wszystkich zobowiązaniem i inspiracją. Wyrażanie szacunku, dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, Krzyż Wolności i Solidarności jest polskim państwowym oznaczeniem cywilnym, które nadawane jest działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej. Dzisiejsza uroczystość jest okazją, by podziękować tym, którzy w latach komunistycznego zniewolenia walczyli w obronie praw człowieka i wolności ojczyzny. Chylimy czoła przed bohaterami, kładącymi na szali swoją wolność osobistą, ale także dobro swoich rodzin, współmałżonków i dzieci. Nie wahali się jednak, stawiając dobro Rzeczypospolitej, ideę wolności i suwerenności ponad własne. Krzyż Wolności i Solidarności to symbol najwyższego uznania dla osób, które wyróżniły się w walce o wolność wtedy, gdy była ona najtrudniejsza, a szeregi opozycji nie były wcale liczne. Rzeczpospolita Krzyżem Wolności i Solidarności honoruje wielką odwagę i miłość do ojczyzny. Dzięki wam po półwieczu niewoli dane było nam odzyskać niepodległość. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności. Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. Dziękuję ślicznie. Na nasze, powiedzmy, niezadowolenie społeczne z komunizmu, z tego systemu opresyjnego wpłynęła jedna iskra w 1979 roku. Iskra, którą przekazał nasz wielki rodak, największy chyba z naszego pokolenia, z pokolenia Polaków, Jan Paweł II. Kiedy na Placu Zwycięstwa, jako najwyższy arcykapłan, prosił Boga, i to dwukrotnie, żeby stąpił duch na tę ziemię, polską ziemię. Po roku ten duch stąpi. To nie była mozolna praca, ażeby w ciągu kilku miesięcy aż około 10 milionów członków pozyskać. To był wybuch Solidarności. To była ręka boska, moim skromnym zdaniem. I myśmy w tej Solidarności nie tylko byli świadkami,
ale byliśmy czynnie zaangażowani. I na sam koniec takie retoryczne pytanie. Czy czujemy się bohaterami? Ja bynajmniej nie czuję się. I myślę, wszyscy dzisiaj odznaczeni również nie czują się. Wrócę do jednego z największych historyków w naszych dziejach, nie kronikarza, ale już historyka, który nie tylko powiedzmy korzystał z innych kronik do pisania swojej historii, ale korzystał z archiwum, do Jana Długosza, wychowawcy synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Wpajał im jedną myśl zasadniczą, ustawicznie im to powtarzał. Co wy macie dać królestwu? I odpowiadał: królestwu powinniście dać wszystko to, co od was zależy. Co od was zależy. Szanowni Państwo, od nas zależała i odwaga, od nas zależała i ta, bym powiedział, walka, uporczywa walka. Nie tylko w okresie Festiwalu Solidarności, ale również w tym podziemiu, kiedy groziło nam za to cierpienie. I dlatego czujemy się dzisiaj uhonorowani. Dziękuję, szanowni Państwo. Gdy widzisz ptaka w lucie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres, wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz,
a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi leśnych drzew, które pną się słońce każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosnych ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a gdybyś nie blaskiem, nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, co wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Chłopcy z Grabówka, chłopcy schyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścijcie drucha. Janek Wiśniewski padł, huczą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy, padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi pobity, krwi się zachciało słupskim bandytom. To partia strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka.
świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Było ciemno, więc niewiele co widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że z pochyloną głową stałam tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Podejdź bliżej. Więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski i nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz się zapytał, czy mój światopogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, lecz nad głową tuż nade mną wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty to masz szczęście, twój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni w sercach niewinni, twój kraj szczęśliwy. Było ciemno, więc nie mogłam stwierdzić komu pomyliły się epoki czy stulecia. Było ciemno, może to Mickiewicz jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Bo coś plutł, że łza gdzieś znad planety spada i groby przecieka. Ale skąd by? Skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać? Dzisiaj w modzie nie Norwidy, filozofia okryj bidy. Więc czyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos? Było ciemno, sama nie wiem jak do domu, wprost doszłam i do siebie. Było ciemno, a ja czułam się jak w niebie, lecz dlaczego? Nie wiem, nie wiem. Z pochyloną głową stałam, wierzcie, ja nie zwariowałam, lecz jak dziecko powtarzałam, na głos, na głos, na głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście, mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju.
szczęśliwym. Solidarni na wieczny dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Solidarni na wieczny dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. 12 listopada 2019, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. Dzisiaj odznaczenia dostał zespół Małej Polski, odznaczenia Krzyże Wolności i Solidarności. Zespół Małej Polski, czyli obecny tu Adam Świda, Władysław Tyrański oraz nieobecni Ewa Ryłko, która czeka w kolejce przy następnym terminie, oraz oznaczony podświetnie Władysław Masłowski. Na te okoliczność przygotowałem sobie specjalną mowę, którą chcę wygłosić. Zacząć jak zwykle wzruszenie ściska mi krtań, ale nie tylko, bo jeszcze mała angina, stąd może pewne trudności z mówieniem. Ale chciałbym powiedzieć dwie rzeczy, że chcemy uczcić przede wszystkim pamięć Władysława Masłowskiego, założyciela Małej Polski i szefa firmy Mała Polska, którą wymyślił i prowadził do 1986 roku, kiedy umarł na zawał serca. Po tym zdarzeniu Małą Polskę prowadziłem razem z Ewą Ryłko. I tak dotrwaliśmy do 1989 roku, do okrągłego stołu, co oznaczało 6 lat cotygodniowego wydawania pisma. Osiągnęliśmy 292 numery, o jeden więcej, co z satysfakcją odnotowuję, niż czołowy wtedy, no i oczywiście niedościgniony tygodnik Mazowsze. I to jest pierwsza część mojej wypowiedzi, a drugą będę kontynuował po tym, jak wypowie się Adam Świda. Władysław Masłowski był naszym pierwszym wspólnym szefem, ale nie waham się tego powiedzieć, również człowiekiem, który kształtował nasze postawy. Pierwszym szefem nie tylko w pracy, ale również i w Solidarności. No to dajmy w pracy, był, czyli w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie. Tak jest. I w Solidarności, która powstała w tym ośrodku jako jedna z pierwszych instytucji solidarnościowych w prasowych wydawnictwach Krakowa. Dużo by tu mówić o Władysławie i jego różnych talentach, ale chciałbym tutaj powiedzieć słowami poety. Wtedy, kiedy zapadł zmrok stanu wojennego, kiedy wydawało się, że rzecz solidarnościowa się skończyła, Władysław zrobił rzecz, i tu zacytuję Kaczmarskiego: pod każdym sztandarem, byle nie białym, szukają zwycięstwa rozbite oddziały. Władysław nasze solidarnościowe grupy potrafił zjednoczyć, potrafił stworzyć zespół, potrafił stworzyć cel dla tego zespołu, potrafił zorganizować ludzi, nadać temu strukturę organizacyjną, również strukturę konspiracji podziemnej. Władysław Masłowski wszystko to zrobił. To, co on zrobił, przetrwało 9 lat w warunkach podziemnej konspiracji i w warunkach nieustannego zagrożenia. Dzisiaj, kiedy odebraliśmy te medale, to mam wrażenie, że jest to dla nas rodzaj podziękowania ze strony Polski. Polski, naszej ojczyzny, bo to, co myśmy robili, to robiliśmy, proszę wybaczyć ten patos, to było dla ojczyzny. Tak, a teraz druga część mojej mowy. Mianowicie Masłowski posiadał wiele talentów.
z których skorzystaliśmy twórczo, ale w jednym był niedościgniony i tutaj no, jest to wkład, bym powiedział, w doświadczenie, w dziedzictwo ogólnopolskie. Mianowicie Masłowski wymyślił nie tylko gazetę, jej kształt redakcyjny, ale też jej formułę, a tą formułą była zupełnie wtedy fantastyczna idea spółki akcyjnej, która będzie wydawała gazetę i żyła, utrzymywała się ze sprzedaży egzemplarza. Wtedy bibuła była darmowa, była traktowana jako druk konspiracyjny. Natomiast Masłowski sobie wymyślił, że to będzie normalna taka sobie gazeta, która będzie miała swoją publiczność, która ją utrzyma. I choć trudno w to uwierzyć, to się udało. Udało się, bo tak funkcjonowaliśmy. I na koniec okazało się, że cała ta nasza działalność przestępcza, którą prowadziliśmy w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie, więc instytucji państwowej, która nie powinna tolerować takich ludzi i takich działań, okazało się, że w 2016 roku, kiedy był sympozjum poświęcone 60-leciu powstania prasoznawstwa w Polsce, konkretnie w Krakowie, czyli Ośrodka Badań Prasoznawczych, okazało się, że nasza działalność, czyli produkowanie nielegalnej bibuły, weszła do dorobku naukowego Ośrodka Badań Prasoznawczych. To stało się oczywiście też za sprawą dyrektora ośrodka, profesora Pisarka, który jeszcze żył wtedy i, że tak powiem, pobłogosławił to dziedzictwo nasze, ten dorobek i włączył go w dorobek całego Ośrodka Badań Prasoznawczych. To też się wydaje fantastyczne, no bo fantastyczne od strony jakie historia może płatać figle. Ale po 30 latach okazało się, że nawet ta działalność, która była skrzętnie utajniana i prowadzona przeciwko państwu, które utrzymywało Ośrodek Badań Prasoznawczych, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, okazała się wartościowym dorobkiem intelektualnym krakowskiego środowiska dziennikarskiego. I jeszcze, jeśli jeden cytat. Na grobie Władysława jest cytat z Miłosza. Tak mało powiedziałem, nie zdążyłem, serce nie wytrzymało. I to jest prawda. Szkoda, żałujemy. To był dla nas ogromny cios, że Władysław zmarł i nie doczekał. Z ogromnym wzruszeniem patrzyliśmy na to, jak jego córka odbiera dzisiaj odznaczenie po jego śmierci. A sam Masłowski w winiecie Małej Polski dał maksymę rzymską plus ratio fanvis, czyli raczej rozumem niż siłą. To jest też maksyma Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tu właśnie łączy się ta działalność nasza, no w ogóle z dorobkiem intelektualnym Krakowa, z kulturą Krakowa i jego dziedzictwem. To może Masłowskiego pokażemy. No może jeśli... Tak, no tu na pierwszej stronie jest. To może tak zrobimy. Tutaj trzymam reprint Małej Polski, zrobiony w 2009 roku, ale tak wyglądał oryginał. Ten reprint jest o wiele ładniejszy, chociaż robiony dokładnie tak samo jak oryginał. Natomiast oryginał wyglądał gorzej w ten sposób. To jest pierwszy numer Małej Polski.
No a tutaj będziemy, tu mamy Władysława Masłowskiego. Inny kronik. Z 86 roku. I zaraz, i jeszcze to zdjęcie, gdzie to było, to zdjęcie duże. No to znowu, czy nie? Zaraz, tu było takie, a nie, może mi się zdawało. A, tu właśnie. Tak, a tu Władysław Masłowski nad Małą Polską ze swoją znakomitą maszyną do pisania, na której pisana była Mała Polska. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi leśnych drzew, które pną się słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosnych ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a gdy błyśnie blaskiem, nie do opisania. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.